Krystyna Pawłowicz to niewątpliwie najbardziej kontrowersyjna posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Jej postać jest o tyle szokująca, że problem z sympatią do niej mają nawet wyborcy PiS. Mało tego, sama partia z Jarosławem Kaczyńskim na czele ma z nią kłopot. Okazuje się nawet, że formacja rządząca próbuje usilnie oddalać Pawłowicz od głównego nurtu polityki. Krystyna Pawłowicz jakiś czas temu ogłosiła, że wycofuje się z polityki. Choć wiele osób przyjęło tę deklarację z połowy grudnia, o której donosiło PiKio. PL, z niemałym entuzjazmem, szybko okazało się, że był to chwilowy triumf dla sympatyków opozycji. Kończę teraz z polityczną aktywnością, choć pozostaję posłem, ale tylko do końca tej kadencji. Na Twittera może wrócę, jak pozałatwiam swoje sprawy, zapowiedziała 16 grudnia Pawłowicz. Nie trzeba było bowiem długo czekać, by Krystyna Pawłowicz znów dała o sobie znać. W zeszłym tygodniu w niedzielę, doszło do tragicznego w skutkach ataku na prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza. Prezydent zginął w wyniku poniesionych ran, a na Twitterze rozgorzała burza, kiedy o atak nożownika Pawłowicz oskarżała Jurka Owsiaka. Ten ma bowiem wzbudzać w ludziach wielkie negatywne emocje. Krystyna Pawłowicz usuwana w cień przez PiS, Owsiak wzbudza w ludziach wielkie negatywne emocje z powodu skrajnie kontrowersyjnej postawy, szerzenia nienawiści i hejtu, poniżania innych jak też z powodu finansowania spółek działalności pozamedycznej, a przy tym swej arogancji, że powinien odejść, pisała na Twitterze posłanka. Jej słowa wywołały ogromną falę krytyki pod adresem posłanki, ale także i Prawa i Sprawiedliwości, które dotąd z przymrużeniem oka patrzyło na poczynania polityk. Koniec końców PiS chyba jednak zdecydowało się coś z posłanką zrobić, ponieważ ta ostatnio nie zasiada na swoim miejscu w Sejmie. O sprawie poinformował Krzysztof Berenda, dziennikarz RMF FM. Ten zamieścił na Twitterze zdjęcie, na którym widać, że Krystyna Pawłowicz siedzi na miejscu zarezerwowanym dla członków rządu. Komentujący wrzutkę Berendy internauci sugerują, że może to być strategia PiS, które chce schować Pawłowicz przed wyborami. „2019 ważnym rokiem dla PiS, przypomnijmy bowiem, że już tej wiosny odbędą się wybory do Europarlamentu, które PiS chce zakończyć z wysokim wynikiem. Na jesieni natomiast będą miały miejsce wybory parlamentarne, a już za rok z hakiem czekają nas wybory prezydenckie. Oznacza to, że partia jak najbardziej próbuje łagodzić nastroje wokół siebie. Dlatego też ostatnimi czasy PiS próbuje przypodobać się unijnym włodarzom, łagodząc swój stosunek do Unii Europejskiej. Takim krokiem wydaje się też chowanie Pawłowicz, która to jest postacią skrajnie kontrowersyjną i niszczącą wizerunek partii. Thank you.
Co ciekawe jednak, sprawy dotąd nie skomentowała sama Krystyna Pawłowicz, przyłapana na siedzeniu wraz z członkami rządu. Jak wytłumaczy się z tego główna zainteresowana?